Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i oczywiście widzimy się w grze The Binding of Isaac Repentance. No i cóż, jak widzicie, miałem fartę, udało się po raz drugi uruchomić bezproblemowo, więc tak, wyruszamy na kolejną przygodę ku podboju serca. Tym razem zagramy postacią, którą w mojej karierze Isaacowej, bo ją można tak nazwać, chyba nigdy nic nie osiągnąłem, więc tak, Eve. Mówiąc szczerze, nawet nie pamiętam, czy serducho kiedykolwiek nią podbiłem. I dobra, co tu mamy? Fasolka. Oczywiście. Oczywiście, po prostu. Po prostu oczywiście. Nic lepszego nie mogło tam być. Ale dobra, mniejsza z tym. Oj, cichaj, siostra. A tak, ogólnie właśnie ostrzegam siostrę spokojnie, więc pewnie będzie mnie rozpraszać, przeszkadzać. I w ogóle będzie tu po to tylko, żeby się śmiać z tego, że nie potrafię. Chociaż ją prosiłem, żeby siedziała cicho i w ogóle nie przeszkadzała. Ale tak, wiecie, jak to jest z siostrą. Nigdy się nie słucha. Dobra, i teraz jeszcze jedna sprawa. Widzę tutaj taką beczkę, więc może nie będziemy musieli siebie zabić nawet. Fajnie jest to wszystko. Uwaga, uwaga, tutaj tak. I oby wybuchy były na tyle małe. Dobra, udało się. Jej. Jeszcze do tego wyraczek, no proszę. Idealny start. Szkoda tylko, że no, że mamy fasolkę jako pierwszy przedmiot, bo z mojego doświadczenia wynika, że fasolka jest podziemna. Dobra. I swoją drogą wiem, że powinienem pójść od razu już do Curse Rooma, żeby na jednym czerwonym sercu siedzieć większe obrażenia te sprawy, ale powiem szczerze, póki co jeszcze chciałbym to piętro po prostu prawie całe przejść naturalnie, bez nędzy. Nie mogę dostać w jakiś głupi sposób obrażenia, które no, zakończą się śmiercią postaci, więc na bossa oczywiście zaryzykuję bardziej, żeby mieć większe obrażenia, większą prędkość i inne takie, ale no jak widzicie, zwykłe piętro potrafię przechodzić bez otrzymywania obrażeń. Chociaż wychodzi to bardzo powoli. Dobra. Kolejny pokój pełen much. Na całe szczęście tylko zwykłych much, żadnych specjalnych nie ma. Więc co, chyba się uda. Chciałem. Oczywiście kupy trzeba rozwalić, bo w kupach się kryje największy skarb tej gry, niejednokrotnie. Inaczej mówiąc, serca. Jak widać, nawet moja intuicja co do serca mnie zawiodła. Dlaczego musisz być taka okrutna? Nawet takie fajne przedmioty zamknięte za klockami, których nie jestem w stanie otworzyć. Nie, 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 idź, 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 idź. I właśnie o tym mówiłem. Troll bomby. Gdybym tam wcześniej po raz, teraz byłbym martwy. A tak to proszę. Nie jestem martwy przez to, że nie polazłem do Curse Rooma. O, jeszcze monstro, no widzę, że gra się nade mną chce zlitować. Wiecie, monstro to jest jeden z najłatwiejszych bossów, jakiego można spotkać. No przynajmniej w moim odczuciu. Naprawdę, no chyba nigdy nie udało mi się nawet zginąć od monstro. Otrzymać od niego obrażenia, co jest tak cudem, no zdarzyło się może raz czy dwa razy. Ale zginąć nigdy, więc no. Gra po prostu była łaskawa i mógłbym mieć znowu pełne życie. Wiecie co, zaryzykuję z tym. W ten sposób znowu będę mógł wleźć do Curse Rooma i tak, więc oczywiście, że to wezmę. A na następnym piętrze będziemy musieli być już bardzo ostrożni i otrzymywać obrażeń. I w Curse Roomie mamy tabletkę mamusi. Opłaciło się, w moim odczuciu. Dosyć, że teraz mam bardzo wysokie obrażenia, wspaniałą prędkość, to jeszcze, no, przyjemnego przedmiocika. No szkoda tylko, że Multidimensional Baby jest zamknięty za kamieniu, którego nie podniosę. Ale tak, no, nie wszystko można mieć. I tak, najważniejsze jest to, że mamy klucze. No i przy okazji mamy szansę na handel z diabołem, z którego, no nie ukrywam, będę korzystał. Wiecie, pozbyć się nadmiaru czerwonych serc. I tak, wiem, że jest to ryzyko olbrzymie, które pewnie doprowadzi mnie do śmierci, ale muszę to zrobić po prostu, jeśli chcę mieć ten pewność, że no, nasz przedmiot, który właśnie zmienia nas w to czarne monstrum, będzie aktywny. Więc tak. I na spokojnie damy radę. Mając 5 obrażeń na drugim piętrze, to chyba sobie poradzimy bezproblemowo nawet.
Proszę, znaleźliśmy bossa. Czy jest sens już tam łazić, czy jeszcze nie? Powiedziałbym, że może nie, ale... Dobra, nie będę ryzykował. Idziemy szukać może jakiegoś soul harta czy coś. Oczywiście nadal pomijając sklep, bo pieniędzy za mało, żeby to się opłacało. A jeszcze byśmy utracili jakieś potężne, fajne rzeczy w sklepie, gdybym tam zajrzał teraz. I proszę, pokój na dwa klucze, no. Szkoda byłoby nie wyjść. Oczywiście jest potencjał na kiwca, albo jakieś inne złe rzeczy, jak muchy, ale... Warto i tak zobaczyć, co my tu mamy i... Potrójnie wrogów, no. Naprawdę. Straciłem dwa klucze. Na co? Nic nie dostałem za mną. Smutne, ale... Prawdziwe. I okej, gdybym tego nie zrobił, to bym dostał dwie skrzynki, chociaż... Jak to mogę zrobić, więc... Tak. Tak, weźmiemy dwie skrzynki, a w środku... Coolbag, no proszę! Przedmiot naprawdę wysokiej jakości. Widać, że grze poniekąd zależy na tym, bym miał nadzieję na wygraną. Widzicie, jak to będzie z tą wygraną, to wszyscy wiedzą. To jest zależne po prostu od farta. I dobra, moje poszukiwania Soulhearta się opłaciły. Mamy go. Wow. Jak to się ten przebieg wygląda aż za dobrze, żeby był prawdziwy. Więc tak, teraz tylko czekam na jakieś wielkie, wspaniałe zlamienie. Proszę, kolejny Soulheart. Wiem, że to jest Diplopia, która jest potężnym przedmiotem. O, ale czy dam radę zdobyć więcej pieniędzy? Chyba niestety nie. No dobra, nie ryzykujemy, bierzemy Soulheartę. No i w ten sposób już możemy spokojnie iść na starcie z bossem, którym jest kupa. No całe szczęście, że kupa, powiem wam szczerze, to... nie jest jakiś wielki boss, ale i tak otrzymałem w głupi sposób obrażenia. To dwa razy. No cóż. Cały ja. Nie potrafię ogarnąć życia momentami. Więc no, Samsona jeszcze nie uświadczymy, ale... Co z tego, że Samsona nie uświadczymy, skoro... Samson to nie wszystko. Najważniejsze, że uświadczymy Diaboła i... Damage up, range up, no. Wspaniałe. To jest tak, Gapis Head, no. Naturalnie nie brałbym tego. To nie jest aż taki wspaniały przedmiot, ale no... 7 obrażeń. Niebieskie muchy, Skullbug, no... Udało się. I jeszcze Parasite? Ha. Byłem szczerze, nie kojarzyłem, żeby Parasite był w zamian za właśnie handlę z Diabołem. Ale jeśli jest, to super. Mam teraz jeden z też lepszych przedmiotów. I poniekąd przedmiotów kraszących grę, bo tak... Batrisagion czy jakoś tak i Parasite to są przedmioty, które najczęściej kraszują grę ludziom, z mojego doświadczenia. I Klątwa Labirynta, no. Tutaj trochę smutno. Ale tak, nie przejmujmy się tym. Korzystajmy z tego, że sobie to oznacza tylko tyle, że no... Mniej musimy uważać na obrażenia na pierwszym bossie. Dopiero drugi boss redukuje szanse na zero. No, z drugiej strony za to oznacza to, że jeden pokój nam przeminie. A nie lubię, jak mi przemijają pokoje, chociaż, no, nie mam 100%, tak? Nie mam 100%, to oznacza, że nie mam w ogóle szansy. Ale tak, nie przejmujmy się tym, co? Cieszmy się z much, które posiadam. I z głowy Gapiego. I z głupio otrzymywanych obrażeń też się cieszmy. Ale dobra. Albo mi się wydaje, albo głowa Gapiego losowa ilość tych much tworzy. Ale okej, okay, nie przejmujmy się tym i tak, te muchy są na razie wystarczająco potężne, żeby eliminować co bardziej denerwujących wrogów, więc tak. Ej, jest dobrze. Pokoik taki dosyć standardowy, jak na piętro, na którym się znajdujemy. Dużo tych takich plujących robaczków, nie lubię ich, ale... Jak nie są aż tacy irytujący jak niektóre inne rzeczy, które można tutaj trafić. Chociaż, czy tutaj można trafić je, te rzeczy, o których myślę, chyba... Chyba nie i... okej, okay, pin. Czy jakoś tak. Chyba to są piny. Nie jestem pewien. Ale dobra. Monetko. I czerwony on, czyli trzeba go się szybko pozbyć. Dobrze, dobrze. Trafiaj, Fka, trafiaj, trafiaj, Fka. Nie. Okej, okay, super, jakaś karta? Tu w Klaps. Nie pamiętam, czy Klaps... Było od bomb, czy od kluczy. I tak, zachowamy to na dłużej.
Jak po prostu będziemy mieli więcej jednego i drugiego, to wtedy będzie można zobaczyć. Bo na razie, jeśli to są klucze, to dostanilibyśmy jeden klucz, teraz dwa klucze, a jeśli bomby, to po prostu dwie bomby, więc... No, szczerze mówiąc, nie opłaca się marnować kart na to, żeby dostać dwie sztuki czegoś takiego. Będziemy je zachowywać i może opis, w sumie jak zobaczę, to byłoby lepiej. A tylko jak? Nie, tylko item multiplayer, heh. Wiesz, że gra nie chce, żebym znał, prawda? Nie, nie. Dzisiaj nie żremy pigu. Dzisiaj nie żremy pigu. Nie. Zbyt bliski jestem śmierci, żeby ryzykować pigułami. Prawda, półtora serca to jest zdecydowanie za mało, żeby móc się bawić w piguły. Teraz jak w tym jesteśmy, to nagle mi zaczęła na rozkmina, ale... Może nie będę się nią aż tak od razu dzielił. I tak, tutaj, super. Trochę monetek, klucz jeden odzyskałem, więc będę wybrać jeden treasure room albo sklep. Chociaż może uda się do treasure roomów, sklepu czy gdziekolwiek dostać bombami, bo w sumie... Jak patrzę, to zaraz będziemy mieli 4 bomby. I zaraz będę mógł dzięki temu też zobaczyć już, czy... To będzie powielacz bomb, czy nie, chociaż... Nie wiem, czy chcę ryzykować, bo wiecie, w ten sposób, jeśli to jest od klucz, to dostanę jednego klucza dosłownie za całą kartę. Nie. Nie, nie będę jeszcze ryzykował. Szybko tutaj. Jeden przeciwnik, który mógłby być problemem, gdyby nie ilość much, którą posiadam. I tak. Idziemy. Oj, pamiętam w ogóle czasy. Nie grałem jeszcze wtedy w Isaaca osobiście. Ale jak po prostu się zaczęło. Aha, Judgment chyba dawał żebraczka, to nie. Wszyscy powiedzmy narzekali na te większe nietoperze jako nowych przeciwników, że jeju, jakie to trudne, jakie to niesprawiedliwe. A teraz. Teraz też w sumie nawet nie wiem, jak to wygląda. No szczerze, nie mam już tak czasu na YouTube'a. A dobra, wyjdziemy tutaj i. Harlekin Baby. No, nie najlepsze, nie najgorsze. Ale Soul Heart to już jest za to coś bardzo dobrego. Po pigułkę, czy ta będzie szedł? Oczywiście, że nie. Chociaż dobra, widzę Tinted Rocka. A Tinted Rocki zawsze warto zbierać. W końcu, jeśli będziemy je wysadzać, to kiedyś odblokujemy. Z tego, to jest chyba Small Rock. Dobry. Small, chyba small jest prawidłowo, jeśli chodzi o wypowiedź. No bez przesady. Będę musiał wybombić klucza. A, tylko czy ja chcę go wybombić? Nie, dobra, zobaczmy teraz to. Dobra, czyli klaps to są bomby. Teraz już odpiszę. Okej, jak to już użyłem i tak, to możemy to właśnie wybombić, pójść. Nie przejmować się niczym. Teraz tak, jeden taki przeciwnik, to jest nic takiego. Oczywiście, jeden tamten pająk też nic takiego. I poza wstępnie głupio otrzymanymi obrażeniami, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie wygrać to raczej bez zbędnych ran. Powiedziałem to wstając w kolce, oczywiście. To jest i... Okej. Płaczemy sobie i potem nagle będzie mura chyba pierdnięcie. O ile nie mylę przedmiotów i dobra. No stało się co się stało, więc teraz musimy iść tutaj i mamy chyba car battery. Jeśli to jest car battery... Oj tak, to teraz dopiero Guppy's Head będzie super. To strasznie, żeby nie stanąć znowu w głupi sposób w kolca. Tak, jesteśmy na skraju śmierci, więc tak. Last, no... Przepraszam, lust, last, mniejsza o co. Dało się bezproblemowo. Uwaga, uwaga. Dużo muchów, no tak, tego tam było trzeba. I szybciutko tu, okej. Panic button. Nie chciałbym, ale... Na obecny moment to nawet nie przeszkadza jakoś szczególnie, więc niech będzie i tak. Trzymam obrażenia. Tak, na następnym... Bosie, będę musiał bezbłędnie to zrobić, chociaż... I tak, nie wiem, czy to będzie miał sens, chociaż Goldhead, nie, teraz już będziemy mieli zawsze 100%. Trzeba być naprawdę ostrożnym. A... Oczywiście. Jeden z najłatwiejszych bossów, jaki jest dostępny, prawdopodobnie. A ja co? Otrzymuję na nim obrażenia. Tak ja. I ojej, gra po prostu wie, że go mi trzeba. Albo po prostu chcę zobaczyć, jak będę cierpiał. Tego, co teraz widzę.
dwa czarne serca w momencie, w którym mam dwa czerwone. Oznacza to mniej więcej tylko tyle, że... No nie, po prostu nie aktywuję mojego super przedmiotu. Two spades, dobra, to są dwa klucze, to od razu użyję, bo nie mieliśmy żadnych. A wszystko ogarnięte, no. Jedne co teraz musimy męczyć się z naszymi obrażeniami, które są jedynie troszeczkę wyższe niż te podstawowe Izaka. To szczęście nadal mamy sposób na generowanie miliona much, więc... Wszystkie obrażenia. Oczywiście. Adwracając niskie obrażenia naturalne, będziemy nadrabiać w miarę przyzwoitymi obrażeniami od much. Mam taką przynajmniej nadzieję. Ten kluczyk chyba dał usul harty, więc tak, trzeba będzie szybko go podnieść. Jeden soul heart, no zawsze lepsze niż nic. A, spokojnie, gwiezdny kluczu, damy radę. To, że otrzymałeś kilka razy trochę głupsze obrażenia, nie oznacza, że to już koniec. Nadal masz swoją generację much, nadal masz żyletk mamuśki, nadal masz inne rzeczy. To możemy jeszcze ugrać. Jeśli coś uda ugrać, to naprawdę będzie dla mnie sukces, bo jak mówiłem, nigdy nic z F-ką nie ugrałem. Bomba za bombę? W sumie... czemu nie? Zadzimy przy okazji trochę kawiarni, co zawsze może jakiegoś crawl space'a byśmy odkryli. A niestety. Nie tym razem. Właśnie tak. Zawsze zniszczony kamień ze zniszczony kamień, więc to... Emperor, dobra. Zostawimy to sobie na serducho, mówiąc szczerze. Bo wiecie, jeśli bym tego nie zostawił na serducho, to prawdopodobnie po prostu bym tego nie użył nigdy. Tak to przynajmniej serducho mam gwarantowane. Jeśli dożyjemy tamtego etapu, rzecz jasna. No, moim zdaniem to jest tak dobry wybór. I głupie obrażenia. Jej, ura, ponownie. Dobra. Jakoś to robimy. Super, i tu mamy... Botfly. Dobra. Botfly wcale nie jest niczym przedmiotem. Prawda, wiem, że niektórzy nie lubią botplaya, ale dla mnie zawsze większa defensywa to jest po prostu powód do wielkiej radości. Prawda, wolałbym psyflya niż botplaya, ale no, jedno i drugie w miarę okej. Okay. Jeśli tak dalej pójdzie, to może niedługo zostanę lordem mu. Patrząc na to, ile mam przedmiotów. I tutaj mamy piggy bank. To nie. Oczywiście piggy bank przy moim otrzymywaniu obrażeń od wszystkiego, od czego się da, to jest nawet dobra inwestycja, ale... Ja tu raczej będę starał się nie otrzymywać obrażeń, a monety poświęciłbym na coś innego, jeśli będzie taka możliwość. Tak tutaj... O nie... Nie wiem, jak to działa do tej pory, ale... Daje się trafić temu czemuś. Udało się. Jak mówiłem, piguł nie żremy w tym podejściu. Ostatnio żarłem piguły, to tym razem trzeba dla odmiany ich nie ruszać. Więc tak. Dało mi się Kayna odblokować wtedy, to bym żarł każdą pigułę, ale... No do Kayna to daleka droga, ja jeszcze... Zamiast oszczędzać pieniądze, żeby go może naprawdę odblokować kiedyś, to wydaje wszystko na jakieś głupoty. A to nie jest naprawdę takie trudne, te 50 centów raz. Powiedzmy, zachomikować. Okej, okay, nie lubię tego bossa. Nie jest jakiś szczególnie niebezpieczny. Ale no, mówiąc szczerze, po prostu gościa nie lubię. Więc no, to jest nic wielkiego akurat w tej kwestii. Dobra. Miejmy nadzieję, że zaraz dostanę ofertę za jedno czerwone serce. Powiem wam szczerze, to jest wszystko, czego potrzebuję. Oferta za jedno serduszko. Nie za dwa, za jedno. Żeby po prostu pozbyć się tego nadmiarowego czerwonego. I tak, wiem, że to ryzykuje zmniejszenie sobie permanentnie życie. Jeszcze trzymając taki głupi sposób obrażenia, co tym bardziej, ale... jakby to nawet wytłumaczyć. No, o, bonus do obrażeń, który tam otrzymuje, jest zbyt duży, żeby tak po prostu przejść obok niego obojętnie. Oj, Brimstone oczywiście. O, tego ataku nie kojarzę. Oj, niedobrze. Dobrze. Powiem szczerze, no nie kojarzę, bo jak już spotykam nawet tego bossa, to zazwyczaj ta trzecia faza tak długo nie trwa.
No co, stało się? Łyżka, kolejny speed up, jeden soul heart i... Gra chce mnie zabić, ale dobra. Eye of the Occult. Dobra. Bardzo porządny przedmiot, więc no, szkoda byłoby odmówić. Ale czyli już wiem, co mnie zabije tym razem. Ale idziemy. Nic więcej zrobić nie możemy, no co idziemy. Mając nadzieję, że może jeszcze znajdę coś, co mnie ocali. Wrażeń, więc skóra. Teraz muszę polegać na moich muchach. Na tyle, żeby mnie ocaliły przed głupią śmiercią. Po co liczyć na to, że to się uda? Już sądząc po tym. Cóż, teraz to musimy grać w sumie jak Lost bez latania. Czyli zginąć. Może się uda? Jakoś wyjątkowo? Nie? Fajnie by było. Ale nie ma co marzyć, nie wiadomo czym. Więc tak. I Boss Challenge Room, no. Zobaczmy, jaka jest nagroda. Strzykawa. Gdybym tylko pamiętał, jaka to jest strzykawa. Dobra. Speed i short speed, więc tak, nie było aż tak źle. Jeszcze monstru dwójka, czyli w miarę przyzwoity bossu. Dobra. Ja muszę i tak być bardzo ostrożny, bo mogę paść od tak, przez jedno zaniedbanie. Ale spokojnie, może. Jakimś cudem się to uda. A jeśli nie, no co? Standard. O Jezuśku! O Jezuśku, prawie żebym zginął od razu na pojawieniu się tego bossa. No, na całe szczęście nie jest aż tak źle. I... Nie wiem, co mnie trafiło. Nie wiem. Ale tak, no. Tam się o to prosiłem, więc ja... A cóż, no to ten odcinek będzie w takim wypadku krótszy. Szkoda, że tak się stało, ale... Jak już to mówiłem, powiem to po raz kolejny. Sam się po prostu o to prosiłem, wydając dwa czerwone serca, kiedy mówiłem, że muszę wydać jedno, a nie dwa, no. Trudno. Ale cóż, mam nadzieję, że i tak wam się to podobało, bo ja jestem... Mimo wszystko zadowolony z przebiegu, chociaż teraz będę miał poczucie winy, że zniszczyłem taki potężny, dobry przebieg, ale dobra. Więc cóż, do zobaczenia już w następnym epizodzie z Isaaca, który będzie w sumie nawet nie wiem kiedy będzie, bo to wszystko, wiecie, zależy od tego, czy uda mi się dostać znowu dostęp do gier, czy nie. A póki co to tyle, więc trzymajcie się i hej hej!